piosenki tak dawno, chyba że dopisałeś niedawno coś. Tak, było pies i kot, wiesz? A teraz jest pis i kot. Musisz razem po prostu wyrzucić to. Mm-hmm. No tak. Mm-hmm. Dobra, to tak myślałem. Co ci powiedzieć? I wymyśliłem, że... Bo tutaj pewnie siedzi wielu twoich fanów. Jeden stuprocentowy, który twierdzi, że... Góra to jest taki gościu, który pisze przepiękne teksty, ma taką piękną wewnętrzną naturę, ale często bombarduje jakimiś takimi rzeczami, które są chyba tylko zasłoną tego piękna. Jeśli rozumiesz, co mam na myśli. No tak, znaczy myślę, że czasem przekaz jednak musi być trochę taki ordynarny, wulgarny, że inaczej nie da się dotrzeć do pewnego typu odbiorcy. A do jakiego odbiorcy chcesz dotrzeć? Do każdego. Chcę, żeby to było takie dosyć uniwersalne. Nie da się do każdego. Czy się nie da? Myślę, że się da. Nie, do każdego rzeczywiście nie, ale to... Nawet Maryla Rodowicz nie dociera do każdego i Zenek Martyniuk. Tak, zgadza się, jasne. Zenek nie dociera do każdego. Do każdego? Chociaż Zenek już chcąc nie chcąc to słyszę, jak nie dociera. No dobra, to czas ja zaśpiewam piosenkę, jeśli pozwolisz. Twoja była bardzo ładna. To wewnętrzne piękno gdzieś tam było. Wczuwałem. Ja zaśpiewam.